Są niemal nieuchwytne, do tego piękne i niezwykle tajemnicze. Mowa o żurawiach, które jak co roku dostają swoje dowody osobiste. Ornitolodzy obrączkują je, bo chcą wiedzieć więcej o tych dzikich ptakach, ale jednocześnie je również chronić. Nadawanie dowodów osobistych, jak się okazuje, wcale nie jest takie proste. Piotr Kuśmierzak. Żeby zobaczyć żurawie z bardzo bliskiej odległości, trzeba naprawdę wcześnie rano wstać. To jest ta godzina, kiedy żurawie ruszają na żerowanie. Czyli ruszają po śniadanie, ale nawet tak wczesna pora nie gwarantuje spotkania oko w oko. Żurawie są nieufne, czujne, płochliwe i wyczuwają obecność ludzi bardzo dobrze. Nie dają się podejść bardzo blisko. Dlatego Fundacja dla Przyrody, prowadząca projekt Wędrówki Lubelskich Żurawi, do poszukiwania ptaków wykorzystuje drona z termowizją. Nadaje możliwość tak naprawdę podglądu. Jeżeli nawet on gdzieś zniknie w trawie, to dalej mamy podgląd. Mijają 4 godziny, zanim udaje nam się znaleźć żurawie, które na chwilę zgubiły czujność. Aha, odzywają się. Klangoru nie da się pomylić. Przyrodnicy ustalają strategię. To jest szansa, że one, tak, one odlecą. Celem jest zaobrączkowanie małych żurawi. Ustawiamy całą pułapkę, z której strony ma zajść te dane żurawie. No i szybka akcja. To też nie jest łatwe, bo żurawie są szybkie i świetnie biegają. W strusie pędzi wiatry. Czasem jak biegnę, to człowiek no nie daje rady. W tym zespole to Marek Kołodziejczyk ściga żurawie. Masz go, Marek! Wszystko dzieje się bardzo szybko. Wszystko dzieje w niesamowitym tempie, po prostu biegniemy do samochodu. Ten ptak powinien jak w najmniejszym ryzyku stresu pozostawać. Staramy się jak najbardziej to etycznie robić. Mamy gości, cześć. Całość od momentu schwytania, zaobrączkowania, weszło. Zaczipowania, mierzenia długości łap i dzioba nie zajmuje więcej niż 20 minut. Chodzi nie tylko o śledzenie ptaków. Ten kawałek plastiku jest źródłem nieprawdopodobnej wiedzy. Obrączkowanie ma głęboki naukowy cel. Możemy się dowiedzieć, jak długo te ptaki żyją, jakie mają preferencje siedliskowe, jaką mają biologię. Ta wiedza jest niezbędna w celu lepszej ochrony. Dotychczas zaobrączkowano 7 lubelskich żurawi. Wiemy, gdzie zimują, jak długo trwają ich podróże do ciepłych krajów i może najważniejsze, kiedy wracają do Polski. Piotr Kuśmierzak, Wydarzenia.